Ksiądz Dolindo Ruotolo to neapolitański kapłan żyjący w latach 1882-1970, który miał dar widzenia rzeczy przyszłych, wnikania w ludzkie dusze, a także bilokacji. Znany przede wszystkim ze względu na spisaną pod natchnieniem modlitwę Jezu, Ty się tym zajmij, dostępna również na naszym kanale. Pozostawił po sobie wiele pism, w których bardzo przystępnym, współczesnym językiem wyjaśniał Pismo Święte i naukę Kościoła. Ponieważ dzisiaj przypada kolejna rocznica śmierci tego świętego kapłana, a ostatnio modliliśmy się na naszym kanale w intencji dusz w czyśćcu cierpiących, chcę wam przedstawić fragmenty jego pism z książki o znamiennym tytule Kto umrze, zobaczy. Modlitwy za duszę w czyśćcu cierpiące. Przez modlitwę za dusze czyśćcowe rozumiemy pokrzepienie przyniesione cierpiącemu albo zadośćuczynienie czy zapłatę w imieniu tego, kto jest zobowiązany lub zadłużony. To pokrzepienie i ta zapłata mogą zostać zrealizowane za pomocą naszych możliwości duchowych lub bogactw darowanych przez Jezusa Chrystusa Kościołowi, które możemy przeznaczyć na korzyść dusz czyśćcowych. Nasze możliwości to dobre uczynki, jałmużna, pokuta i modlitwa. Bogactwa Kościoła będące do naszej dyspozycji to msza święta, szczyt wszystkich modlitw za zmarłych oraz odpusty, dzięki którym przekazujemy duszom czyśćcowym potężne bogactwa zasług Jezusa Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny i świętych. Poprzez akt, który zwykło się nazywać heroicznym, ponieważ oznacza pełne zrzeczenie się na korzyść dusz czyśćcowych wszystkich naszych zasług oraz bogactw duchowych, którymi moglibyśmy dysponować w celu spłaty długu i skrócenia własnych kar czyśćca, ogałacamy się ze wszystkiego i spełniamy akt duchowego miłosierdzia, który sam w sobie stanowi modlitwę za zmarłych o wielkiej wartości i obejmuje wszystkie pomniejsze dzieła, jakie moglibyśmy wykonać. Przyjrzyjmy się zatem naszym możliwościom modlitwy za zmarłych. Dobre uczynki. Dopóki żyjemy, nasze dobre uczynki mogą być zasługujące, błagalne i wynagradzające, w zależności od tego, czy dają nam prawo do nowego stopnia chwały w raju, skłaniają Boga do wyświadczenia nam jakiejś szczególnej łaski, czy są w stanie usunąć pewną część kar za popełnione grzechy, jakie musimy odbyć na tym lub na tamtym świecie. Wiara uczy, że każdy dobry uczynek spełniony na pewnych warunkach stanowi zasługę dla nieba. Obietnice Ewangelii w tym względzie są jasne i ostateczne. Dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię, wejdź do radości Twego Pana. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 25, werset 23. Zaś w dzień sądu wybrani wejdą do wiecznej chwały za ich uczynki miłosierdzia. Byłem głodny, a daliście mi jeść, i tak dalej. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 25, werset 35. Po czym Jezus dodaje, abyśmy nie sądzili, że tylko wielkie dzieła zostaną nagrodzone. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.
Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 10, werset 42. Dobre uczynki mogą być błagalne, czyli równoznaczne z modlitwą zanoszoną w celu otrzymania danej łaski. A modlitwa polega właśnie na spełnieniu dobrego uczynku z miłości do Jezusa. Kto składa dar osobie udzielającej pomocy innym, a czyni to z miłości, dyskretnie zobowiązuje ją do wysłuchania prośby, z którą do niej przychodzi. I choć nie chce tego bezpośrednio, ponieważ miłość interesowna nie byłaby czysta, kieruje miłosną uwagę szczodrej osoby na własne potrzeby. Judyta i Dawid pościli i rozdawali jałmużnę. Ona, w intencji pomyślności jej sprawy przeciwko Holofernesowi, a Dawid w intencji uzdrowienia syna. Sam Jezus uczy nas postu w celu wygnania duchów nieczystych. Nasze modlitwy często pozostają bezowocne, ponieważ nie towarzyszą im dobre uczynki. Na przykład akt chciwości, utrzymująca się wrogość w stosunku do jakiejś osoby, akt egoizmu tłamszący miłosierdzie itd. mogą stanowić fatalną przeszkodę dla modlitw, jakie zanosimy do Boga, Maryi i świętych. Przyrzeczenia, które często składamy, aby otrzymać łaski, w gruncie rzeczy są jedynie obietnicą czy postanowieniem spełnienia dobrego uczynku z miłości do Boga, wyrazem usilniejszego błagania. Nasze dobre uczynki są wreszcie wynagradzające, to znaczy, że stanowią zapłatę lub zadośćuczynienie za nasze grzechy. Taka jest nasza wiara. Każdy bowiem dobry uczynek wymaga ofiary i zawsze ma charakter pokutny, chociaż żar miłości czyni je łatwymi i niosącymi pocieszenie. Co więcej, mówi święty Tomasz, cnota wynagradzająca pomnaża się przez doskonalszą miłość, z jaką działamy. To oczywiste, że nie możemy odstąpić naszej zasługi za dobre uczynki, ponieważ zasługa ma charakter osobisty i jest niezbywalna. Lecz możemy przekazać duszom czyśćcowym błagalną i wynagradzającą wartość dobrych uczynków. Skoro możemy otrzymać łaski, uzdrowienie i pociechę dla naszych żyjących braci oraz zadośćuczynić za ich grzechy, ta sama możliwość dotyczy również dusz czyśćcowych. Rezygnacja z korzyści zadośćuczynnych dla nas na rzecz bliźnich oraz dusz czyśćcowych, wynagradzając Bogu przez modlitwy, dobre uczynki i pokutę, stanowi akt najczystszego miłosierdzia. Ten akt miłosierdzia w swej doskonałości oczyszcza naszą duszę przez miłość, z której się rodzi. Warunki konieczne do tego, aby przekazać dobry uczynek duszom czyśćcowym, są następujące. Po pierwsze, powinien zostać spełniony w sposób nadprzyrodzony, z miłości do Boga. Po drugie, powinien zostać spełniony w stanie łaski, gdyż grzech śmiertelny w duszy uniemożliwia zadośćuczynienie dla siebie lub dla innych. I po trzecie, powinien zostać spełniony z intencją aplikowania go duszom czyśćcowym. Heroiczny akt miłosierdzia. Akt nazywany heroicznym, o którym wspominaliśmy wcześniej, stanowi odstąpienie duszom czyśćcowym wszystkich bogactw pokutnych naszych dobrych uczynków oraz wszystkich bogactw Kościoła, które moglibyśmy zachować dla własnej korzyści. To akt miłosierdzia bardzo miły Bogu, który owocuje wielkim dobrem, ponieważ przyciąga do nas miłosierdzie i hojność Boga oraz skłania dusze czyśćcowe do modlitwy za nas i udzielania nam pomocy.
Dla zilustrowania, jak bardzo ten akt miłosierdzia jest miły Bogu, opiszę, co zdarzyło się w moim dzieciństwie. Około 1890 roku przyjechał do nas pewien jezuita, który był nauczycielem matematyki mojego ojca i opowiadał nam o wielu sprawach duchowych, a szczególnie o akcie heroicznym, zachęcając do wykonania go. To musiał być listopad 1890 roku. Jezuitą tym był ojciec Salvatore de Filippis. Miałem 8 lat. A choć byłem jeszcze niezbyt rozgarniętym dzieckiem, wziąłem sobie do serca słowa o akcie heroicznym i postanowiłem go spełnić oraz namówić do jego spełnienia mojego starszego brata Elio, wówczas 10-letniego. Tylko jak to zrobić? Zrozumiałem piękno aktu, ale nie wiedziałem, jak go spełnić. Powiedziałem więc Jezusowi w swej prostoduszności: tak bardzo chciałbym mieć książeczkę, która mi to wyjaśni. Jedną dla mnie i jedną dla mojego brata. Zasnąłem z tą modlitwą. Rankiem odprowadzałem moją mamę do kościoła nazywanego czyśćcowym na mszę i komunię, którą codziennie przyjmowała. Wtedy jeszcze nie przystąpiłem do pierwszej komunii. Mieszkaliśmy przy ulicy Nilo numer 26 w pobliżu placu Corpo di Napoli. Było około 4:30 nad ranem i deszcz lał się strumieniami. Uliczka Nilo nie miała chodników, więc woda płynęła środkiem jak potok. Podeszliśmy z mamą do muru po prawej stronie, aby się nie zmoczyć. Mniej więcej w połowie uliczki zobaczyłem jakiś biały przedmiot płynący z wodą i z ciekawości wszedłem do wody, aby go podnieść. To były dwie książeczki, ku memu zdumieniu zatytułowane „Objaśnienie aktu heroicznego dla dusz czyśćcowych”. Dokładnie jedna dla mnie i jedna dla mojego brata. Nieprzypadkowo w takim deszczu i o tej porze w wodzie znalazły się akurat dwie książeczki. Pan zechciał wysłuchać mojej modlitwy, a ja wtedy spełniłem akt heroiczny za dusze czyśćcowe. Jałmużna. Jesteśmy w stanie wspomóc dusze czyśćcowe nie tylko dobrymi uczynkami w ogólności, lecz konkretnymi gestami, będącymi dla nich niczym leczniczy balsam. Wśród wszystkich uczynków ewangelicznej miłości Pismo szczególnie wyróżnia jałmużnę. Jałmużna, mówił anioł Tobiaszowi, uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu. Księga Tobiasza, rozdział 12, werset 9. W księdze Syracha czytamy, że jak woda gasi płynący ogień, tak jałmużna gładzi grzechy. Syracha, rozdział 3, werset 33. Nowy Testament opisuje miłosierdzie i jałmużnę takimi słowami, jakby nagroda była obiecana jedynie tym, którzy praktykują te cnoty. Na sądzie ostatecznym będziemy sądzeni przede wszystkim z miłości i dobroci. Dlatego dawanie jałmużny z intencją przekazania jej owoców błagalnych i zadośćuczynienia duszom czyśćcowym stanowi dla nich wielką pociechę. Nawet ubodzy, prosząc o jałmużnę, intuicyjnie wyczuwają ulgę, jaką jałmużna przynosi duszom czyśćcowym, i prosząc o nią w ich imieniu, dziękują słowami, które brzmią jak potwierdzenie ulgi przyniesionej tym duszom. Na przykład w Neapolu ubodzy mówią: „Wspomóżcie dusze czyśćcowe”, a gdy dostają jałmużnę, odpowiadają: „Ochłoda dla dusz wszystkich waszych zmarłych”.
lub podobne zdania. Ulga przynoszona duszom czyśćcowym wzrasta również dzięki modlitwom, jakie ubodzy zanoszą za swych dobroczyńców. Modlitwom, które Bóg obiecał wysłuchać w specjalny sposób. Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał. Psalm 34, werset 7. Modlitwy te przynoszą korzyść również tym, którzy dają jałmużnę, żyjąc w grzechu ciężkim, czyli bez możliwości gromadzenia zasług. Modlitwa ubogiego potrafi wyprosić ich nawrócenie, a więc wieczne zbawienie. Mówiąc o ubogich, nie mamy na myśli żebraków, którzy jedynie żerują na miłosierdziu. Pragniemy jednak zauważyć, że kapłan w miejscu publicznym powinien dawać jałmużnę również tym, których zna jako żebraków, aby świecić przykładem, ponieważ powszechnie uważa się, że kapłani nie zajmują się dobroczynnością, a jałmużna podważa to krzywdzące przekonanie. Dlatego jałmużna darowana żebrakowi jest wychwalaniem Jezusa przez publiczne czynienie dobra. Gdybyśmy chcieli dawać jałmużnę, weryfikując każdego, kto o nią prosi, nigdy byśmy jej nie dali. Hojność ma zawsze otwarte serce, bogate miłością i nie skupia się na szczegółach, gdy daruje w imię Jezusa. Jeśli ubodzy są niegodni pomocy albo niewdzięczni dobroczyńcom, Jezus z miłości, do którego należy dawać jałmużnę, jest zawsze nieskończenie godzien pomocy oraz nieskończenie hojny w jej nagradzaniu. Umartwienie i pokuta. Innymi środkami pomocy duszom czyśćcowym są umartwienie i pokuta, które stanowią uczynki zadośćuczynienia w pełnym tego słowa znaczeniu, będąc bezpośrednim odkupieniem popełnionych grzechów i zapłatą za grzechy dusz czyśćcowych. Niestety w naszych czasach wartość umartwienia i pokuty jest całkowicie nieznana wiernym, a nawet duszom poświęconym Bogu. Wielki Post, święty czas obmywający grzeszną ludzkość strumieniami miłosierdzia, zupełnie zniknął, a modlitwy liturgiczne mszy świętej z okresu Wielkiego Postu wydają się kpiną. Kapłan bowiem modli się na wiele sposobów, aby został uświęcony post, którego już nie praktykujemy, i błaga o miłosierdzie Boże przez wzgląd na nasze umartwienia, których nie podejmujemy. To z winy wiernych Kościół prawie całkowicie zlikwidował posty, a zrobił to w celu uniknięcia kolejnych grzechów, skoro ich nie przestrzegano. A przecież Jezus powiedział, że jeśli się nie nawrócimy, zginiemy. Porównaj Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 13, werset 3. Grzechy się nie zmniejszyły, lecz niestety dramatycznie wzrosły i ściągają na ziemię kolejne klęski. Być może świadomość pomocy duszom czyśćcowym przez umartwienie i pokutę mogłaby skłonić wiele osób do ich praktykowania przez miłość żywioną dla bliskich zmarłych. Ponadto nasz ziemski dzień obfituje w okazję do praktykowania tych cnót i warto to wykorzystać, jeśli chcemy odpokutować nasze niezliczone grzechy oraz zadośćuczynić za grzechy dusz czyśćcowych. Sprawne wstawanie rano zamiast wylegiwania się w łóżku, udręka mrozu w zimie i upału w lecie, niechęć do pokarmu, który nam nie smakuje, kara chorób, jakie na nas spadają, cierpliwość w przeciwnościach, cierpienia moralne przyprawiające nas o stany agonalne i tym podobne sytuacje stanowią cenną okazję
czynienia pokuty lub pomagania duszom czyśćcowym. Tylko głupcy reagują na trudy życia z niecierpliwieniem i narzekają na nie jak na klęskę lub nawet buntują się przeciw Panu, Maryi i świętym. Podobnie jak wielką głupotą jest myślenie tylko o rozrywkach, uciechach oraz zatracaniu się w próżności życia, co może prowadzić do wiecznego potępienia. Nieśmy krzyż, w pełni z nim pogodzeni, z miłości do Boga, nie narzekając i nie przeklinając, a sprawi on, że pomożemy duszom czyśćcowym i da nam kroczyć ku wiecznemu szczęściu. Nie chciejmy zaspokajać wszystkich zachcianek egoizmu. Trzymajmy na wodze naszą upadłą i buntowniczą naturę poprzez pokutę, a odnajdziemy radość panowania nad sobą, cieszenia się wolnością ducha i zmniejszenia kar doczesnego życia, gdyż zjednoczenie z boską wolą oraz cierpliwość to balsam na wszystkie trudy życia. Miotanie się, narzekanie, buntowanie, rozpaczanie jedynie wzmacniają kary i udręki życia. Przejdźmy teraz do odpustów. Sama nazwa odpust wskazuje na dobrodziejstwo i darowanie z hojności miłosierdzia. Pan z Ewangelii, który darował dłużnikowi 10 tysięcy talentów, jakie był mu on winien, udzielił mu odpustu, co było wynikiem pokornej i zmartwionej modlitwy sługi. Miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Sługa błagał i tą modlitwą zasłużył sobie na odpust, który był konsekwencją bogactwa Pana. Oczywiście, gdyby nie zmarnował dóbr Pana, nie zadłużyłby się na 10 tysięcy talentów. Aby zrozumieć naturę odpustów udzielanych przez Kościół mocą, którą Jezus Chrystus przekazał mu dla rozwiązywania lub związywania na ziemi każdego długu duszy u Boga, należy wrócić na chwilę do wspaniałego sakramentu pokuty. Przez ten sakrament zostają odpuszczone grzechy ciężkie i lekkie, to znaczy sprawia on, że dusza, która popełniła grzech ciężki, wraca do życia łaski, albo pomnaża je w sobie, osłabione grzechem lekkim. Każdy grzech jest długiem i zakłada zadośćuczynienie dla otrzymania odpuszczenia. Szczery żal za grzechy odnawia w duszy przyjaźń z Bogiem, lecz jeśli nie jest aktem pełnym miłości, pozostawia w życiu zamęt, który stopniowo musi zostać usunięty trudami życia lub dowolną pokutą doczesną i cielesną. Kara doczesna i pokuta są w duszy niczym przedłużenie żalu za grzechy oraz chęć zaświadczenia Bogu o własnej miłości poprzez przyjęcie kary jako odpowiedzi i zadośćuczynienia za odpychającą przyjemność grzechu ze szkodą dla boskiej chwały. Kościół w pierwszych wiekach istnienia sam nakładał kary doczesne za grzechy ciężkie, odpuszczone w spowiedzi, wyznaczając długie okresy postu i inne upokarzające kary, które choć poważne, stanowiły przecież niewielkie zadośćuczynienie doczesnej kary, na jaką zasłużyłaby sobie dusza. Odpust zatem jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Radość duszy wychodzącej z czyśćca.
Epilogiem miłosnej rywalizacji pomiędzy Bogiem a duszą jest zwycięstwo miłości. Przybywająca poza ciałem i poza światem dusza, po przejściu licznych kar znoszonych z miłością, odczuwa ogromny szacunek dla Boga, najwyższego dobra, najwyższej świętości, najwyższej dobroci i zostaje przez Niego przyjęta z nieskończoną miłością, w uścisku niewysłowionej radości. Dusza zdobywa raj, niebieską ojczyznę na całą wieczność. Żaden ludzki umysł nie jest w stanie wyobrazić sobie lub opisać radości tej błogosławionej chwili, w której dusza oczyszczona przez pokutę ulatuje do raju, czysta jak w momencie stworzenia przez Boga i radująca się zjednoczeniem ze swym najwyższym dobrem w oceanie szczęśliwości oraz pokoju. Żadne ziemskie porównanie nie wystarczy, aby to sobie wyobrazić. Wygnaniec powracający do ojczyzny po długich latach tułaczki, oglądający swą ojczystą ziemię i obejmujący upojony radością najdroższe osoby w odzyskanej wolności i pokoju, w pełni wyleczony pacjent, który znów ogląda własne mieszkanie oraz wraca do swobody aktywnego życia, nie oddadzą najmniejszego pojęcia o chwalebnym i uroczystym powrocie duszy do Boga oraz wiecznej radości, którego nie można już więcej stracić. Spróbujmy o tym choć przez chwilę pomyśleć, by wzbudzić w sobie pragnienie świętości, przyjmowania trudów życia w doskonałej jedności z boską wolą oraz pomnażania zasług, używając wszystkich bogactw, jakie Jezus daje nam w Kościele. Sama intensywność kar czyśćca mogłaby zasugerować nam ogrom radości uwolnionej duszy, która wchodzi do raju, ponieważ każda ziemska radość jest mierzona bólem. Nie odczuwamy przecież zadowolenia z wypicia szklanki zimnej wody, jeśli nie chce nam się pić, sytości po smacznym posiłku, gdy nie jesteśmy głodni, radości spokojnego odpoczynku, o ile nie poprzedziło go zmęczenie. A zatem dusza będąca w stanie ciągłego i bolesnego oczekiwania na szczęście, żywiąca coraz większą i mocniejszą miłość do Boga, w miarę swego oczyszczenia, gdy dotrze do Jego końca, rzuca się ku Bogu na Jego miłosne zaproszenie. Cała jest pieśnią wdzięczności za wycierpiane kary, bardziej niż pacjent wdzięczny chirurgowi za cierpienia, które ten mu zadawał.